A jakby tak widowiskowo, to tylko poleciał na twarz teraz. Serdecznie witamy pani burmistrz Pałki Choroby, wojewody. Rozumiem, że jesteśmy chyba jedyną stolicą województwa w Polsce, która tak ciepło państwa czuje. Ale tak radośnie, optymistycznie. A jak ja robię? Inicjatywa zrodziła się już ponad rok temu, kiedy zrealizowaliśmy razem ze znajomymi wyprawę po 10 stolicach europejskich. Tegoroczna wyprawa po Polsce jest konsekwencją zeszłorocznego wyjazdu. Celem całej wyprawy jest pokazanie osobom z niepełnosprawnością, iż mogą samodzielnie podróżować koleją, i żeby odczarować po prostu taki zły wizerunek kolei. Podróżowanie koleją jest dostępne, jest możliwe, tak? Jeżeli wszystko jest dobrze zaplanowane, jest osiągalne. No właśnie tak liczyłem przed wyjazdem, że już ponad 75 godzin w trasie. Bardzo dobrze się prezentuje. Jesteśmy świadomi, że to wszystko jest tak zorganizowane, że kolej nam naprawdę pomaga, prawda? Że wszystko jest naprawdę na tip-top podogrywane, ale mimo wszystko jest fajnie, tak? Fajnie było wziąć urlop z pracy, żeby móc ze znajomym się spotkać, porozmawiać, popodróżować trochę po Polsce i być na przykład pierwszy raz w Kielcach, bo jeszcze nigdy do tej pory nie byłem.